Witamy Was serdecznie z Fermy Kaczek Pekin i dzisiejszy odcinek będzie o szpitaliku na fermie. Jest to bardzo ważne miejsce i za chwileczkę Wam opowiemy, dlaczego właśnie taki szpitalik jest dosłownie za mną. Kaczuszki w tym momencie przygotowują się do pierzenia, więc nie wyglądają najbardziej atrakcyjnie. Zobaczcie, są to kaczuszki, które są zdecydowanie mniejsze od pozostałych, jak na przykład od tych kaczuszek, tak? Które już ważą około 2 kg. Zobaczcie, te kaczuszki, gdyby dostały się tutaj do tych kaczuszek, mogłyby sobie po prostu nie poradzić. Więc naprawdę jest to bardzo potrzebne. I teraz, kochani, no wiem, że bardzo dużo ferm niestety od razu utylizuje takie małe kaczuszki, czyli po prostu je zabija. Ale no my staramy się walczyć o te kaczuszki, bo wychodzimy z założenia, że po to są u nas te kaczuszki, żeby u nas miały jak najlepszy czas, żeby no tutaj naprawdę czuły się komfortowo. I powiem Wam szczerze, uratowaliśmy naprawdę bardzo dużo takich małych kaczuszek. Dzięki temu, że mają tutaj dojście do paszy, do wodopoju, nie muszą się z innymi kaczuszkami o jedzenie czy wodę po prostu tutaj walczyć. Jak widzicie, jeszcze bardziej powiększyliśmy tutaj naszą fermę. W tym momencie kaczuszki mają już naprawdę bardzo dużo miejsca. Jak norma wynosi 16,5 kg na metr kwadratowy, w tym momencie mamy około 8-7 kg na metr kwadratowy, więc kaczki mają naprawdę komfortowe warunki. Opowiedzcie mi też proszę, jakie są też Wasze jakie jest też Wasze doświadczenie w wypuszczaniu kaczek na zewnątrz, pod taką wiatę, gdzie mają kontakt po prostu ze środowiskiem naturalnym. Kaczuszki niecierpliwie oczekują na ścielenie, a w tym momencie zobaczcie, jak już tutaj wyrastają pierwsze piórka. No. No pokaż się, obróć się, kaczuszka. Tutaj mamy słomę, jeszcze nie obrobioną, nie przygotowaną. Kaczuszki mają ścielone właśnie. Zobaczcie, jaka jest fajna jakość w ogóle ścielenia. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Musieliśmy tylko zmienić rurę na grubszą, ponieważ ta poprzednia no niestety się dość często zapychała, więc to jest ważne, żeby od razu kupić taką grubszą rurę. Również jest bardzo ważne, aby po ścieleniu wybrać słomę z pojemników na wodę oraz na paszę, bo tutaj zawsze również się nasypie oczywiście słoma i na początku robiliśmy to ręcznie, ale wpadliśmy też na pomysł, że przecież można to zrobić tą dmuchawą, przez którą wpuszczamy słomę, kiedy ta słoma się po prostu skończy, więc zostaje po prostu same powietrze, które nam wydmuchuje. Jest to bardzo ważne, bo zobaczymy, jak bardzo zapchało się poidełka. Jak tam kaczuszki? O, i żeby po prostu tą słomę, wybrać. I wybieramy to najczęściej grabiami. Albo widłami.
Wracając do naszego szpitalika, zobaczcie, właśnie teraz kaczuszki tutaj mogą do siebie dochodzić. Każda kaczuszka też została przebadana przez doktora, czy czasem nie ma jakiejś choroby, która by mogła zakazić pozostałe kaczuszki. Na szczęście wszystko jest dobre. No też trzeba pamiętać, że kaczuszki samice są o połowę mniej więcej mniejsze od kaczorów. Więc nie powinniśmy się aż tym tak przejmować. Ale oczywiście jest zdecydowanie tym kaczuszkom łatwiej dojść do jedzenia, czy po prostu do poidła. Zobaczcie, te małe kaczuszki na te większe kaczki. Jest ogromna różnica. Tak, już piórka zaczynacie mieć? Super. Kaczuszki teraz mają bardzo dużo miejsca. Naprawdę jesteśmy tak zadowoleni. Mogą sobie swobodnie tutaj już chodzić. Dzięki temu, tej metodzie ścielania są zdecydowanie bardziej czyste. Suchsze. Bo wiadomo, kaczka uwielbia się chlupać. Tak właśnie wyglądają pojedełka po ścieleniu, więc koniecznie, obowiązkowo tą słomę należy wyjąć. Ja po prostu robię to miotłą albo końcówką miotły i tą słomę po prostu staram się wyciągnąć. Zobaczcie, ile słomy. No, a tu jeszcze się oczyści. Teraz opryskujemy jeszcze, a przy okazji również właśnie usuwamy tą słomę z naszych beczek z paszą. Ja już tutaj wyczyściłam kaczuszką wodę, więc mają czysto. Zobaczcie, ile po miejsca teraz, naprawdę. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie naszego odcinka dotyczącego kaczek, a konkretnie szpitalika. Opowiedzieliśmy też o ścieleniu. Także za mną już są te kaczuszki z naszego szpitala. Są mniejsze, mają podawane witaminy, cały czas troszeczkę zwiększonej dawce. I mam nadzieję, że dojdą do siebie. Na razie są już jeszcze bardzo bystre, normalnie jedzą, biegają, tylko po prostu są mniejsze. I znaleźliśmy też tutaj dwie takie słabsze kaczuszki, więc tutaj również trafiły. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.